Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś kolejna ciekawostka ze świata John Deere'a, która nas zdziwiła i wprowadziła trochę kontrowersji wśród naszych klientów. Także zaczynamy. A w ręku trzymam właśnie tą część, która jest ostatnia na naszym magazynie. Mamy tutaj potencjometr TLS. Bardzo często jest sprzedawany na naszym sklepie. Jest to część o numerze AL113-868. To jest taki potencjometr TLS-u, niektórym może być znany. Odpowiada on za cały układ TLS, żeby nam działał poprawnie, podnosił się, opuszczał i tak dalej. I wzbudził wiele kontrowersji. Nas też to troszeczkę zdziwiło. Zamawiając go pod tym właśnie numerem, pojawił się w John Deere nowy produkt. No często tak jest, że jeden numer wymienia się na kolejny. W John Deere nieraz filtry mają po 4-6 numerów. Nie wszyscy o tym wiedzą. Każdy by zna ten numer, który znajduje się na danej części. No ale my widzimy wszystko w katalogach. Te numery się często wymieniają i często się też wymieniają te części. Więc tutaj mam ostatni już produkt, który za chwilę trafi do Tomka na serwis, bo go potrzebuje. Tutaj musieliśmy szybko nagrać ten film. To jest ostatni już, który jest na naszym magazynie. Wymienia się to na nowy typ tego potencjometra. I tutaj już mamy nowy produkt. Tutaj jest potencjometr właśnie do TLS-u o numerze AL235-418. Pudełko, jak widać, już jest takie solidne. Nie jest on w foliówce. Jest troszeczkę to większe wszystko. Wygląda to tak. Dużo części nam tutaj doszło. Tu jest ten nowy potencjometr. Ale zamawiając właśnie potencjometr pod tamtym numerem starym, no przychodzi nam taka część. Dlaczego? Potencjometr jest tutaj już nowego typu. On jest typowo z kostką do serii ciągników R oraz M. Taka jest nowa kostka. A tu mamy od serii 6000 i tych wszystkich starszych. No to jest różnica. Tam mieliśmy sam potencjometr. Tutaj mamy potencjometr z całym mechanizmem. W większości przypadków i tak klient zamawiał potencjometr tam starego typu, plus dodatkowo musiał domówić tą blachę razem z tym czpieniem, bo ten czpień niestety też się wyrabia. Tutaj John Deere wyszedł już z pomysłem i po prostu sprzedaje to w zestawie. Jeśli chodzi o tą kostkę, no tu macie do nowego typu, no to dodatkowo John Deere daje nam właśnie taką przejściówkę, żeby Wam to pasowało do Waszych ciągników. No a gdy macie oczywiście serię M lub R, no to wypinacie po prostu ten kabel i wpinacie sobie pod ten potencjometr. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda na naszej stronie. Wstawiliśmy zdjęcie nowego produktu i zdjęcie właśnie starego potencjometra. I tak jak już wcześniej mówiłem, zamawiając pod tamtym numerem, przychodzi nam teraz taki produkt. Żebyście się nie zdziwili, tak to teraz właśnie wygląda. Niestety, no kto jeszcze ma na swoim magazynie starego typu ten potencjometr, no to jeszcze będzie miał go w swojej ofercie, ale tutaj już mamy właśnie taki nowy produkt. Nasz klient zamówił właśnie ten potencjometr, wysłaliśmy go, no i on do nas przedzwonił, że on nie zamawiał żadnych kabli, że on nie będzie za to płacił. No i niestety tutaj powstało takie małe nieporozumienie, także tego chcemy uniknąć, dlatego też powstał ten film dzisiejszy. No my staramy się wychwycić wszystkie nowości, przekazać Wam to przy zamówieniach. Nie wszystko jesteśmy w stanie też wyłapać przy takiej ilości zamówień, no ale musimy się nastawić na to, że John Deere cały czas wprowadza jakieś nowości i będziemy Was informować na bieżąco. A gdy będziecie obserwować nasz kanał, no to myślę, że będziecie znali wszystkie nowinki w świecie John Deere'a. A do końca miesiąca, przypominam, jeszcze trwa nasza promocja na filtry paliwowe w zamienniku pod marką AgroJD w jakości oryginał. Oczywiście czarne filtry paliwowe z wypustkami na głowicy, niezapowietrzające Waszego układu paliwowego. Gdybyście mieli jakieś pytania, możecie śmiało dzwonić pod numer telefonu. Gdybyście chcieli złożyć zamówienie, skorzystać możecie z kodu rabatowego, który wyświetli się tutaj. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!